śmiesz się twarz. Dlatego chcemy tu na zawsze zostać. Czym zapominam ile lat mam. Nie chcę tak szybko dorastać. Teraz się bach. Siemano, siemano, witam serdecznie na kolejnym filmie. Ja dalej jestem chory, dalej jest mi ciężko, ale spokojnie. Daily musi trwać, bal musi trwać, wszystko w normie, że tak to ujmę, więc normalnie filmy każdego dnia tutaj na kanale muszą się pojawić. Totalnie mam zapchany nos i aż zapchane uszy i totalnie nie wiem jak głośno mówię, totalnie nie wiem nic, jest ciężko, ale... damy radę jakoś. Zanim rozpoczniemy odcinek, to koniecznie zostawcie łapkę w górę i zasubskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco. Filmy są tutaj codziennie o godzinie 19:19. Na kanale vlogowym codziennie pojawiają się shorty, no i co jakiś czas pojawiają się filmy, a za niedługo będą bardzo fajne filmy, więc serdecznie was tam zapraszam. Ponieważ mimo tego, że filmów tam dużo nie pojawia się, to jednak od czasu do czasu coś tam wrzucamy, więc serdecznie was tam zachęcam, żebyście wbili. A poza tym też 29 września wlatuje tam moja nuta. No i też przypominam o tym, że tutaj na tym kanale będzie stream około 16:30 prawdopodobnie właśnie 29 września. Dobra, skupmy się na tym, co mamy dzisiaj zrobić, ponieważ uwaga, wchodzę sobie na serwer, patrzę, a tu jest jakaś skrzynka. Więc widzowie, no wiemy co to znaczy. To znaczy, że w środku na bank będzie książka albo jakieś rzeczy, jakaś informacja od kogoś, nie wiem, zobaczymy. W każdym razie, zanim to otworzę, łapka w górę, ja piję herbatkę, bo gardło boli. Pyszna herbatka. I w tym momencie możemy ruszyć do naszego, że tak powiem, sprawdzania co jest w środku. Dobra, sprawdzamy co jest w środku. Uwaga, dwie książki, okej, to jest jakaś nowość, bo zazwyczaj była jedna. Tajny list od SpongeBoba, instrukcja. Okej, okay, zacznijmy może od tajnego listu. Elo, tu SpongeBob, toast, muszę ci coś powiedzieć, zanim dowiesz się od innych. Ufam ci i bardzo cię lubię, ale coś ukrywałem przed wami i za chwilę wszyscy się o tym dowiedzą. Obawiam się, że niektórzy mogą się na mnie wkurzyć za to, co zrobiłem, ale proszę, chociaż ty się ode mnie, no właśnie już tak przewidziałem, że ode mnie będzie. Ode mnie nie odwracaj. W drugiej książce masz instrukcję, co robić, żeby dowiedzieć się, jaka jest prawda. Mam nadzieję, że zrozumiesz i dalej będziesz moim kumplem. Pozdro. B? Czekajcie, to jest od SpongeBoba, no to czemu B? A, że Bob chyba. Chyba, dobra, nieważne. Chyba chodzi o to, że Bob po prostu, że SpongeBob. Dobra, nie wiem, nieważne, w każdym razie mamy książkę. Okej, okay, dobra, ale czekajcie, bo ja tak jakby zaakceptowałem to, a tutaj... O kurde, strasznie ciężko się mówi. Wczoraj mi Jagieł pomógł, ale dzisiaj jest mega ciężko. Dobra, jeszcze raz to przeanalizujmy. Elo, tu SpongeBob, toast, muszę ci coś powiedzieć, zanim dowiesz się od innych. Ufam ci i bardzo cię lubię, ale coś ukrywałem przed wami i za chwilę wszyscy się o tym dowiedzą. Obawiam się, że niektórzy mogą się na mnie wkurzyć za to, co zrobiłem, ale przez... Proszę, chociaż ty się ode mnie nie odwracaj. W drugiej książce masz instrukcję, co robić, żeby dowiedzieć się, jaka jest prawda. Okej, okay, czyli SpongeBob coś przed nami ukrywał. I to ma być coś złego, dobra, no szczerze mówiąc jestem teraz tak nastawiony do tego na zasadzie, że wiecie, że troszkę dziwnie, ale okej. Mam nadzieję, że zrozumiesz i dalej będziesz moim kumplem. Pozdro, Bob. Chyba Bob, dobra, nieważne, może nie odkładamy tego w ogóle, bierzemy to ze sobą, instrukcja. Nie jest łatwo, widzowie, nie jest łatwo. Zabierzmy tą i zobaczmy instrukcję. A więc rozpocznijmy naszą podróż. To trochę zajmie, nie chciałem zostawiać rozwiązania tej zagadki od razu na początku. Na start musisz udać się do mojego domu, szukaj tam kolejnej książki. Okej, czyli musimy lecieć do SpongeBoba, dobra. No to w takim razie lećmy do SpongeBoba w takim razie. Dwie fajerwerki, starszą jestem u niego na chacie. Patrzcie, widzicie? Nawet jedną bym tam chyba doleciał, jakby lepiej ją użył. Dobra, dolecimy idealnie na miejsce. Okej, czyli krótko mówiąc, SpongeBob coś ukrywał. Mamy, dobra, teraz będziemy pewnie jakąś podróż mieli, że tu, zajdź tam i będziemy się dowiadywać różnych rzeczy. Okej, dobra, więc po prostu idźmy i szukajmy. Odłóżmy tę instrukcję. Mamy szukać książki tutaj gdzieś w domu u niego. Więc teraz pytanie, czy ona będzie gdzieś w skrzynce? To będzie raczej jakaś taka skrzynka, o, taka pojedyncza, dobra, to nie. Tutaj też nie widzę nigdzie żadnej możliwości, żeby gdzieś skrzynka była. Zobaczmy tutaj może. Tutaj też średnio. Dobra, idziemy na górę. Mi się wydaje, że to... Kurczę, nie wiem, gdzie to nawet może być, ale... Może też być gdzieś na ścianie w sumie. Tu jest ile książek. O kurde, to jest chyba to. Dobra, zabierzmy to. A nie. A to? A to też nie. Czekajcie, to o co tu chodzi? Może to? Może to na zmyłkę jest? Nie, to też nie to. Ej, to są puste książki. Tam są miejsca, ale nie ma tych książek, dobra, czyli...
Czyli to wszystko? Dobra, zobaczmy jeszcze skrzynkę. W skrzynce też nic nie ma. Dobra, idziemy dalej. Zobaczmy następne pokoje w takim razie. Skoro tutaj nic nie możemy znaleźć, to nie będziemy szukać na siłę. Tutaj też nie. Tu... O! Ja nic o tym nie wiem. Dobra, tutaj też nic nie ma. Tu jest dziura w ogóle w oknie. Kto tam dziurę zrobił? Dlaczego tu są jakieś takie... Ten... O! Czekajcie. Instrukcja 2! Jest! Jest. O kurczę, to może specjalnie ta dziura, żeby moją uwagę ściągnąć. Dobra. Dobrze, znalazłeś książkę. Teraz zacznij zdobywać rzeczy. W pierwszej kolejności potrzebujesz coś, co ukryłem w głowie bałwana? Okej. Głowa bałwana. Głowa bałwana jest na jetowicach. To jest ten mój bałwan, który ja zrobiłem. Okej, to lecimy na jetowice. Kurczę, najgorsze jest to, że ja mam taki katar, że masakra. Dobra, czy muszę oszczędzać fajerwerki, bo ja nie wiem, jak długo będziemy musieli lecieć, więc ja tak, wiecie, muszę, że tak powiem, spokojnie, fajerwerka po fajerwerce, nie szaleć, wiecie o co chodzi. Łyk herbatki. Pyszna herbatka. Dobra, dolatujemy już do bałwana. I zobaczymy, dobra, głowa bałwana, czyli musimy, o, patrzcie, jak dobrze to, że podleciałem tutaj wyżej. Dobra, głowa bałwana, czy chcemy wchodzić do głowy? No dobra, wejdźmy do głowy. Tylko nie mam silk toucha. Kurde. Może od góry wejdę, to jest lepszy pomysł. To jest lepszy pomysł, bo od góry nikt nie zauważy, że to jest dziura, wiecie o co chodzi. Rozwalmy to. Okej, o kurczę, jest tu coś. Albo tu nie, czekajcie, jeszcze niżej? Nie. Ale tu też nie. Tu nie, niżej? O! O kurde, jest. Okej, instrukcja 3. I dźwignia. Okej. To jest ciekawa sytuacja, dobra. Pierwsza rzecz to dźwignia, którą otworzysz przejścia, które łatwo przeoczyć. Ale to później, teraz musisz udać się do domu Milki, tam pod kotem jest kolejna skrytka. Okej, ojeny, ile tu jest łożenia, dobra. Uwaga, teraz trzeba stąd wylecieć. Okej, udało się. Ło! Jeszcze raz. Okej, udało się teraz. Lecimy do domu Milki, czyli w tamtą stronę. Instrukcje 3 odkładamy. Czekajcie, ja to jakoś sobie tutaj poustawiam tak, żebym widział. Jest tak, list, instrukcja 2, instrukcja 3. Czyli teraz będzie instrukcja 4. Dobra. Pod kotem u Milki, tak? Dobrze pamiętam? Pod kotem? Milki tam pod kotem jest kolejna skrytka. Okej, okay, czyli lecimy do tego kota od Milki, tego zestronnego kocura, który tam siedzi i nic nie robi. I... No i ogólnie to ja wiem, co z nim zrobię, jeszcze go zakopiemy gdzieś. Więc taki jest plan. Dobra, czekajcie, gdzie to było? Chyba tu, niżej jeszcze. Nie, to wyżej było, czekajcie, już się gubię, jak mnie tu dawno nie było. Dobra, idziemy tu, tutaj to było? Chyba tu. Tak, tu, o, jest kocur, dobra. Czyli pod kocurem, czyli co, pod łóżkiem? O kurde, pod łóżkiem chyba nie. Czekajcie, przesuniemy tutaj tego kocura. Jest tu coś, jest skrzynka. Czemu nie mogę jej otworzyć, czekajcie. Weźmy to. O kurde, dobra, czekajcie, tu jest cyrk teraz. Czekajcie, to zamurujmy, tu idziemy tam jeszcze raz na górę. Tutaj pod tym nic nie będzie, wiemy, że tam jest skrzynka, dobra. Idziemy tutaj z tej strony i teraz wejdziemy tam jakby, żeby tą skrzynkę zabrać. Czekajcie, odłóżmy to łóżko tutaj, idźce kocur na to łóżko. Stój dupsko. Rozwalmy ten żwir. Okej, okay, jest skrzynka. Okej, okay. Instrukcja 4, tak jak myślałem, dobra. To dajmy sobie tutaj i teraz tak. Dobrze, jesteśmy w połowie drogi do prawdy. Teraz pora wykorzystać naszą dźwignię. Szukaj pod posągiem SpongeBoba. Dobra, czyli wykorzystujemy dźwignię w tym momencie. Odłóżmy to tutaj i zamknijmy to. Dobra, i teraz, czekajcie, czy ja dobrze... Czekajcie, muszę to sprawdzić, bo ja teraz nie wiem, czy ja dobrze to rozumiem. Patrzcie, teraz mogę otworzyć skrzynkę. A teraz weźmy kocura, dajmy na tą skrzynkę. Nie da się jej otworzyć, co jest grane? Czaicie to? Kocur blokuje otwarcie skrzynki. Ale jazda bez trzymanki teraz, nie? A teraz kocura znowu ściągnę. Jakie zabezpieczenie to jest! Przecudowne! Dobra, ten kocur nie jest taki bezużyteczny. Dobra, dodajemy, siedź tu, pilnuj tej skrzynki. Nie da się jej otworzyć, jak co, nie? Tutaj... Patrz, dam ci rybę w nagrodę. Masz. Żryj. Dobra, żartowałem. Kiedy indziej. Dobra, lecimy w takim razie do następnego punktu. Czyli następny punkt to... Czekajcie, co to było? Teraz pora wykorzystać naszą dźwignię. Szukaj pod posągiem SpongeBoba. Okej, posąg SpongeBoba. Posąg SpongeBoba jest na bikini dolnym. To jest ten wielki posąg SpongeBoba, wiecie, tamten, nie? Chociaż jest też tutaj to. Ale nie, to chyba o tamto chodzi, tak mi się wydaje. Chociaż nie, bo to on by powiedział, że... Albo chociaż nie wiem, co by powiedział. Dobra, lecimy do tamtego zobaczyć, czy tutaj coś jest. Bo to chyba to jest posąg, czy nie? W sumie oba są posągi, więc w sumie nie wiem, który jest bardziej posągiem. Zobaczmy tutaj po prostu pod posągiem, dobra.
Wejdźmy tutaj. Zobaczmy, czy jest tu gdzieś jakieś zejście. Okej, z tej strony nie ma. Z drugiej. Oj, ziomeczku. O kurde, ale się odwinął. Dobra, gin. Dobra, zobaczmy z tej strony. Ojeny. Mi się głos łamie, jak mówię czasem. Dobra, kurde, zostaw mnie w spokoju świętym. Ło ty kurde, słyszałem cię, jak truchtałeś. Znikaj. Dobra, uszami rusz i znikaj już. Dobra, tu zrobimy tak. Czyli to nie tu, ej, to chyba tamten jest w takim razie. Dobra, to lecimy do tamtego posągu. Może faktycznie to tamten posąg chodziło. Myślałem, że to będzie o ten... O kurde, tu te pillagery się respią. Dobra, lecimy tam. Może to tamten jest, bo tutaj żadnego przejścia pod tym nie widziałem. Tam raczej masa piasku jest, więc chyba to raczej nie o to miejsce chodziło. Ale zobaczymy, czy o to miejsce chodzi. Dobra, zobaczmy tu, tu jest jakaś ten. Może rozwalmy to, tu coś jest? Jest! O kurde! Dobra, mamy coś tutaj. Dobra, czekajcie, tutaj? Dobra, nie wiem, o co chodzi. Tu mieliśmy wykorzystać dźwignię. Ale gdzie? Tu nie ma żadnej skrzynki. Jest tylko kolorowa ściana. Nie wiem, czekajcie, zróbmy może tak. Czyli co, szukamy miejsca? Szukamy jakiegoś zasilenia, czy co? Nie wiem, o co chodzi, tu? Nie. Tu? O kurde, o no tak, bo to jest jedyny czerwony na tej ścianie. Ole jazda, jak ukryte. Ale ukryte, dobra. Ale mi się to podoba. Ale miejsce. Dobra, kolejna instrukcja 5. Sprawdzamy, co jest w instrukcji 5. Odnalazłeś ukryte pomieszczenie, super. Teraz zaczyna się najcięższy moment tej zagadki. Musisz udać się do domu Patryka. Tam jest ukryta kolejna informacja. O kurde, dobra, teraz do Patryka lecimy. Niedobrze, niedobrze, ale zamykam to. Fajne w ogóle miejsce. Dobra, bierzemy dźwignię. Nie wiem, czy mi się przyda, ale zabierzmy ją, jakby co. Ej, czuję się tak fatalnie, widzowie, jeśli chodzi o... Kurde, no nie wyjdę stąd, nie, to jest niemożliwe. No kurde. No. Dobra, dało się. To jest takie zabezpieczenie dla inteligentnych, tylko... Inteligentni tylko mogą stamtąd wyjść. Dobra, lecimy do Patryka i łyk herbatki. O, jak ja zrobię łyk herbatki, to później przez 2-3 minutki mogę sobie mówić normalnie, nie? Bo zasycha mi w garle bardzo szybko. No i... Muszę pić, to jest najgorsze. Dobra, lecimy do Patryka. Lądujemy tu, jesteśmy w środku i teraz tak, u Patryka mam szukać kolejnej informacji. Dobra, no to szukamy w takim razie skrzynki jakieś. Tu jest skrzynka, tu żadnej informacji. Dobra, to nic nie robi, okej. Zobaczmy, tu jest zejście na dół, może tutaj na dole coś będzie. Dobra, zetnijmy tutaj na dół, może tutaj coś znajdziemy ciekawego. Tu jest woda, o kurde, co to jest? Lampa, dobra. Tutaj na dół, zejdźmy tutaj, tu jest jakieś takie, nie wiem co to jest w ogóle. Aha, bo to jest wejście tutaj jakby do tego ognia. O Jezu, bez sensu. Tutaj, ała, co jest? Tu w wodzie? Nie ma nic, dobra, czyli to tutaj nie będzie. Ty, utknąłem tu! Dobra, na szczęście mam kill off, ale byłby przypał. Niezły, dobra. Tu są jakieś drzwi. Jest skrzynka. Jest ej, dobra, to jest to, instrukcja 6. Dobra. Przyszedł czas na ostatnie miejsce. Idź do lodowej jaskini. Okej, czyli już mamy wszystkie miejsca, tak naprawdę zostało nam ostatnie. Czyli teraz lodowa jaskinia, no dobra. No to w takim razie lecimy do lodowej jaskini. Nie wiem, czy ja to mam tu zostawiać, czy co z tym mam robić. Nie wiem, dobra, lecimy do lodowej jaskini w takim razie. Zobaczmy, czy w lodowej jaskini będzie, czyli tam jest ostatnie miejsce, czyli tam się dowiemy, o co chodzi, okej. Dobra, lecimy w takim razie do lodowej jaskini, czyli do Yetiego? Jak mi się wydaje, to jest jedyna lodowa jaskinia chyba. W sensie, jak już lodowa, to na pewno Yetiego, nie? Bo innej to ja tutaj nie kojarzę. Chyba. Chociaż tu jest coś takiego, tu ostatnio coś powstało dziwnego, czekajcie, zdepnijmy na to. Tu, to. To jest podejrzane troszkę. O, jest skrzynka, może to o to chodzi. Jest! A nie, wiadomość do Patryka. O, albo od Patryka. Tu Patryk potrzebuje pomocy, nie wiem co się ze mną dzieje, pomóżcie mi. Kurczę, nie wiem z jakiego to jest jakby... Z jakiego to jest czasu. Nie wiem czy to jest teraz, czy nie, a to jest jakiś przycisk. O kurde, czy to tu? Czy ja tutaj mam iść? Dobra, zerknijmy co tam jest. Nie no dobra, po drugiej stronie jest po prostu jakaś jaskinia i nic tutaj więcej, że tak powiem, nie widzę. Ale chyba tak mi się wydaje, że tędy... O kurde, tędy możemy mieć właśnie bliżej do tej jaskini, więc... Dobrze to wykminiłem. Dobra, wlećmy tutaj do środka. Lodowa jaskinia. Jest tu skrzynka jakaś, dobra, to chyba o to chodziło. A nie, tu jest pusto. A tu też jest pusto. Yeti, przyleć na bikini dolne szybko. Dobra, nie wiem o co chodzi. Ale...
szukajmy skrzynki w takim razie. Tutaj? Tu też nie ma, dobra, czyli tutaj nie, dobra, to... tutaj może. Halo? Nie ma skrzynki żadnej. Pies? Lamus, banda? Nie wiem, o co chodzi, dobra, nieważne. Lecimy, a to sprawdzałem. Ej, tu jest takie ukryte miejsce. Nie wiem, czy pamiętacie o nim, kurde, to już tak dawno było. To było gdzieś tutaj, jakiś tu był przycisk gdzieś. Gdzie jest ten przycisk? Nie ma go już? A nie, jest tu. O kurde, jak ukryty. Dobra, i tu gdzieś się otwiera. O, tu się otwierało, dobra, czekajcie, wiem, żebym nie zdążył. Dobra, tak, o, jest. O kurde, jest tutaj gąbka, to chyba to? Kim jest SpongeBob? Okej, może to jest to? Dobrze, a więc przyszedł czas, by powiedzieć ci, kim tak naprawdę jestem. Herbatka, bo mnie gardło boli. Możesz być w szoku, ale jestem robotem? Nie mogłem już dłużej być przebrany za SpongeBoba, bo zacząłem się zmieniać. Proszę, nie odwracaj się ode mnie. Nie chciałem, żeby to tak wyszło. Polubiliście mnie i nie chciałem niszczyć naszej przyjaźni. Ale nie wiedziałem, jak powiedzieć wam prawdę. Teraz już wiesz, jak pewnie cała reszta też się dowiedziała. Boję się, że wszyscy mnie nie znienawidzą, dlatego proszę, chociaż ty zostań ze mną. Ej, co jest grane? On jest robotem? Nie, to jest niemożliwe, ja to nie wierzę troszkę, nie? Ale dobra, to jest przerażające w tym momencie. Ja bym się chciał spotkać w ogóle ze SpongeBobem, żeby się dowiedzieć, czy naprawdę tak jest faktycznie. Możecie mi dać znać w komentarzach, czy faktycznie tak jest, bo wy pewnie będziecie wiedzieć. No i co? Ej, dobra, mega dziwna akcja, to ja muszę się ze SpongeBobem, czy tam z tym robotem, kimkolwiek on jest, już nie wiem, jak go nazywać, ale spotkać w takim razie. Ej, to by wyjaśniało to, że on tak się szary robił, ale Patryk też się taki robił. Ej, to zaczyna być bardzo niebezpieczne, nie? Ja nie wiem, o co chodzi, czy tu mamy w tym momencie jakiś, nie wiem, czy oni oboje są robotami, czy jak? Ja nie wiem, nie wiem, o co chodzi. W każdym razie wracam do siebie na chatę i ja lecę odpocznij, bo jestem totalnie chory, już garle mi zasycha. Widzimy się w następnym filmie jutro. Mam nadzieję, że dowiemy się czegoś więcej i zobaczymy, czy w ogóle SpongeBob faktycznie jest robotem. Mega dziwne.